Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Resident Evil 4 w wersji Remake. No i w sumie z tego co wiem, wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia. Musimy się dostać jedynie do szczytu. No i uratować Ashley, więc nic prostszego. Tylko musimy sobie jeszcze poradzić z Sadlerem. Almost there. Ashley. O kurde! Od razu latające mutanty na początku. O, jeszcze wstał. Zaraz. Fia moment, to jest jakiś o wiele mocniejszy niż zazwyczaj. W poprzednim materiale jeszcze walczyłem na te stwory i w zasadzie ginęły na jakieś dwa strzały. Ten był jednak trochę mocniejszy. Kurde, jak się strzela headshoty na padzie. Są następni. Niestety mają hełmy. Jeszcze o wiele dalej, ale już nie będę ryzykował. No tak, wszędzie mamy jeszcze minę. Może w sumie jakiś przeciwnik by w nie wpadł, kto wie. Ej kurde, przeciwnicy przechodzą przez te miny, tak to wygląda. Latający, mało przyjemna sprawa. Chwila, moment, to było dziwne. Tak jakby strzały przez niego przeleciały. Nie wiem, to jest jakaś super opancerzona forteca. Wiele pułapek, wielu przeciwników, więc ciężka sprawa, kurde, niedobrze. Dobra, kuszę również sobie jakkolwiek usprawniłem. No i teraz pytanie, może jakoś od góry wejdźmy? High Ground przewagi zawsze może się przydać. Zaraz, ale mamy problem, ponieważ kolej z bazuki zaraz do nas będzie strzelał. Co szczęście, nie wiem, nie dostrzelił chyba. Jeszcze drugi. No na padzie tak, wycelować z daleka to może być czasami dosyć kłopotliwe. Ale dobra, dajemy radę. Przy okazji jeszcze pułapki dosłownie na każdym kącie. Raczej nie mogę się jakoś super śpieszyć. Dobra, piętro niżej jeszcze. Stawiałbym będzie kilka całkiem ciekawych materiałów do zebrania. Zobaczmy. Dobra, do podejść do beczki i walnąć z... Nie, nie ma możliwości. Myślałem, że tak jak w przypadku zwyczajnych beczek walnę z nogi i z kopniaka będzie eksplozja. Kolejna pułapka w postaci chrabąszczy. W sumie nie musimy walczyć na dosłownie każdego. Co się stało? Chyba wstał? Ten ze wcześniej? Patrzcie, przed chwilą była, teraz już go nie ma. Teraz fruwa. Chyba go obudziłem. Dobra, może wstanie, znaczy wpadnie na jakieś pułapki. Dobra, pora się cofnąć, nie wiem co się dzieje. Ilu przeciwników. No tak, i mam jeszcze mutanta, którego przed chwilą szukałem. Dobra, najlepsza taktyka to wejść na drabinę. Ej, kurde! Ale typ mnie załatwił, bez sensu.
kraftowanie. No to mi aż tak dużo nie da, niestety. A jeszcze mam inne leczenie. A może... Tak, wykorzystajmy. Akurat trzech kolesi mamy w jednym miejscu, dobra. Trochę ich wysadzimy. Chociaż nie wiem, czy jakieś flanki zaraz nie oberwę. Dobra, sprawa nie wygląda najlepiej. Mamy wrogów z każdej strony. Dobra, to będzie najlepszym podejściem. Chyba nie było innej opcji, żeby wejść na górę. Po prostu sobie pochodzimy. Wejdziemy na górę i wszyscy będą po kolei do nas przychodzili. Na jednego strzała. Które następne pytanie. Niestety przetrwał. Trzeba strzelać trochę niżej. Naprawdę, jeszcze zmutował. Patrzcie, jaka ilość mutantów. No tak, to jest chyba najprostsza taktyka. Nawet do nas nie wejdą. Jeszcze spadł do przepaści. Chyba tyle. Ta, nawet muzyka ustała, a to oznacza, że... wrogowie zostali wykończeni i proszę bardzo, wszystko mamy w jednym miejscu. Super prosta strategia. Bez żadnych jakichś, nie wiem, komplikacji. I możemy iść dalej. A za pomocą kuszy może rozpocznijmy. Tędy dał radę? Rzeczywiście. No akurat dosyć większa arena, wiele możliwości. Wiele możliwości rozwiązania każdej misji, więc to jest w sumie całkiem fajne. Z tym razem... Dobra, jeżeli chodzi o tych wrogów... Może poczekajmy, może za nami podejdą. Trzeba wykorzystać ukształtowanie terenu. Też żyje. Ciekawa sprawa. Mają dosyć zmienną ilość HP. Czasami giną na dwa strzały, czasami na, nie wiem, jakieś cztery. Coś jeszcze słychać, jakieś dźwięki. Wydaje mi się, że właśnie piętro niżej. Przeładujmy się na wszelki wypadek. Mam jeszcze rewolwer, który jest super mocny na jakichś większych bossów. Zobaczymy. No słyszę jakiegoś wielkiego stwora. Dobra, czyli wyjmujemy w sumie rewolwer. O nie, on będzie mnie obijał, zapomniałem. Jeszcze full auto od kolesia, musi jakkolwiek skrócić dopiero wtedy.
O nie! Zawaliłem. Kurde. No tak się składa, że rewolwer chyba zadaje największe obrażenia. Więc zostawiam go na jakichś najstraszniejszych wrogów. A to nie wygląda lepiej. Shotgun by się przydał. To jest jedna z najbardziej poważnych mutacji, jeżeli chodzi o wrogów. Już raz widziałem, że mnie one-shotował dosłownie. To co ma na górze. Kurde. Dobra. To jest akurat mocny stwór. Nie chciałem akurat ryzykować, już wyjąłem rewolwer. Po raz kolejny zresztą. No cóż, na dosłownie każdym kroku mamy jakąś poważną walkę. No zazwyczaj tak to wygląda w Rezydentach. Na samym początku są jakieś pojedyncze starcia, więcej elementów horroru, a na końcu jakieś największe straszliwe mutanty. No oczywiście zawsze musi być coraz większy poziom trudności. Ma w sumie sens. Bardziej ekstremalne akcje. No dobra, chyba jestem przeładowany. A na pistolecie rozpoczniemy. Może jeszcze dobra, radę cokolwiek wykraftować. Zobaczmy i rzeczywiście. Kraftowanie z tym. Natomiast jeżeli chodzi o amunicję. Może do shotguna by się w sumie przydało. No, akurat mamy kilka strzałów. O, i akurat to, czego szukałem, a mianowicie zmiana kierunku działka. Musieliśmy to wykonać, nie było innej opcji. O, została mi jeszcze jakaś amunicja, ale to... Nie muszę aż w 100% wszystkiego przechodzić. To było o wiele wcześniej. Trudno. A, i chyba jesteśmy w głównej kaplicy? Do niej musieliśmy się dostać przy okazji. Może jeszcze ustawię broń. Jakby ktoś chciał robić mi flankę. Chyba słuszne podejście. Może jeszcze jakieś sekrety na bokach. Nie tym razem. Nie, wydaje mi się, że będzie jakaś walka z bossem. Więc od razu się przeładujmy, wykraftujmy. Ale chyba na więcej mi raczej nie stać. Nie widzę opcji. Dobra, wkraczamy. Idź za Ashley. Nic prostszego. Dobra, patrzcie jak klimatycznie. Ale wybudowali kościółek. Mamy Ashley, okej. Ashley! To nie może być takie proste. Gdzie jest pułapka? You have come, my child. What do you want? I simply wish to share this gift with as many as possible. A humble wish, don't you think?
You see, we are all connected through the holy body. And now your flesh and bones, your very thoughts, are already one with us. Bullshit. Why do you reject serenity when you need only accept the sacred gift? Like she did. Sadler! Ah, yes, the time has come for this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt all and let it be done. Looks like it's this way. Czyli przejście przez korytarz i chyba będzie sprawa załatwiona, jakieś laboratorium? The hell? Co chwilę jeszcze jakieś dodatkowe koszmary, jumpscary może wyskoczą? Dobra, musimy iść na wprost, ale wszędzie mamy jakieś cienie, nie wiem. I tak mogę przez nie przejść chyba. Tak, są jakieś zwidy jedynie. No w każdym razie musimy na wprost iść, bo tam jest laboratorium, żeby nie skręcać. Luiski. A, właśnie do laboratorium prowadził, okej. To, czego szukałem. This time it has to be different. Dobra, operujemy bohaterkę. You go first. No way. Like I told you, I'm gonna get you home safe. Here goes nothing. Thank you.
No raczej rozdział zwyciężony, ale bohater nie żyje, powiedzmy. Ciężko powiedzieć wyniki. No, zero śmierci, nie ma tragedii w sumie. A było wiele okazji, żeby zginąć, tyle mieliśmy przeciwników. No dobra, może ktoś nas uratuje, może bohaterka jeszcze nas też zoperuje. Czy ona ma siłę? Może kto inny? Ashley. I'm right here. I thought you were gonna die. Okay. You did this. Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. So, all of this, removing the parasites, this was Luis. Yeah, we're alive. Thanks to him. Dobra, czyli mamy informacje dosłownie na każdym kroku. Zobaczmy tędy. Dream Team numer 6, czyli Umbrella. Dobra, do obrócić. Bez niczego. No zapewne będzie dużo informacji teraz. Są dwa sposoby, żeby pozbyć się Las Plagas. Albo wstrzyknięcie antygenu, albo operacja. Jeżeli pasożyt jeszcze się nie przyczepił, zawsze może być to naprawione poprzez wstrzyknięcie antygenu bezpośrednio do krwi. Jeżeli jednak już się zaczepi, nie ma już więcej w zasadzie możliwości, będzie po prostu bez przerwy wolno rosnął. Natomiast poprzez operację plaga może zostać nacelowana i zabita poprzez wykorzystywanie odpowiedniej długości dźwięku, długości fali i wtedy to zabije. Ale to również ma swoje ryzyko. Jeżeli pasożyt przyczepił się do systemu nerwowego hosta, no to wtedy właśnie osoba będzie czuła wielki ból. No i niestety nie ma efektywnego znieczulenia na tą procedurę. Usunięcie za pomocą operacji niesie ze sobą ryzyko, nawet przed tym, jak pasożyt w pełni się ustabilizował. Jeżeli natomiast jest już w pełni dorosły, no to wtedy jest już za późno. Wtedy z pewnością zabije także i osobę. Ale rozważając, co i tak się z nią stanie, myślę, że śmierć może być także dobrym rozwiązaniem. Dobra. To jest jedna kwestia, ale jeszcze kilka pewnie będzie informacji, zaraz zobaczymy. Tędy. Nie nabierzcie się, że Las Plagas może być narzędziem, żeby stworzyć silną broń biologiczną. Ich prawdziwa wartość leży w możliwości kontrolowania. Nieważne jak bardzo będzie opierał się przedmiot testowy, infekcja i tak może zamienić każdego w wiernego sługę. Kto potrzebuje szpiegów, jeżeli można zmienić wczorajszego wroga w swojego sojusznika? Kontrolowanie jednej osoby może przynieść całą organizację, cały naród na kolana. Masowa produkcja specjalnego rodzaju właśnie to umożliwiła. Wzmocniliśmy Saddlera. To jasne, co chcę zrobić z tym dalej. Wyobrażacie sobie, co się stanie, jeżeli Saddler będzie miał zbyt dużo kontroli? 6 miliardów lojalnych sług na jego komendę. Wtedy nie będzie żadnej opozycji, żadnej wojny. Może po raz pierwszy w historii ludzkości nie będzie już żadnych wojen. Ale ja wiem, jak Saddler i inni naciskali na ludzi właśnie z wyspy przez generacje, przez różne pokolenia. Wiem, jak ich traktuje. Nie ma możliwości życia i właśnie przez to nie pozwolę, żeby to się stało.
O, ciekawe, kto to w ogóle jeszcze pisze. Może Sadler ma jeszcze jakichś innych wrogów, którzy być może mi pomogą. Not the most uncomfortable place I've slept before. Może jeszcze jakieś informacje będą w środku? Someone had a field day looting the Umbrella Labs. Próbka, którą nazywam Amber, po prostu leżała w miejscu w pokoju na przechowywanie i zbierała kurz. Wykorzystywaliśmy daną próbkę do eksperymentów w przeszłości, więc to ma sens, że zostało to przeoczone. Tak naprawdę jedyny powód, dlaczego zabrałem to do mojego laboratorium, to dlatego, że miało to specjalny kształt. Po wstępnej analizie zmieniłem moje zdanie. Bursztyn posiada naprawdę specjalne właściwości. Mimo iż jest mały i w jakimś średnim stanie, zawiera ten sam organ, który znaleziono w rasie dominującej, który do tej pory widzieliśmy tylko u Sadlera. Jeżeli się w pełni wytworzy, to bursztyn może rywalizować albo nawet przewyższyć umiejętności Sadlera. Niestety bursztyn został zakonfiskowany przez Sadlera przed tym, jak mogłem zrobić jakieś większe postępy w moich badaniach. Myślę, że mam je na celowniku. Muszę po raz kolejny położyć swoje ręce na próbce i uciec, żeby kontynuować moje badania w innym miejscu. To jest moja jedyna ścieżka, żeby skontrować Sadlera. Oczywiście myślę, że nie mogę ufać także innym grupom, ale jestem już tak blisko. Mam nadzieję, że i tak uda mi się jakkolwiek wygadać z obecnej sytuacji. Muszę to zrobić do dobra świata. No ciekawa sprawa, czyli jednak Sadler ma wielu przeciwników. To jednak całkiem interesujące. Wszystko jeszcze jest na starych ekranach. CRT chyba się nazywały. Kiedyś się na takich grało. Ale w którym to roku wyszły właśnie bardziej płaskie? No dokładnie nie wiem. W jakimś 2005, coś w tym stylu. Tędy? Od Luisa. Opracowałem dane, które chciałeś. Spotkamy się w wyznaczonym czasie oraz miejscu. Żeby była jasność. Mam nadzieję, że zabierzesz mnie z tego miejsca, jeżeli przyniosę dla ciebie dobra, prawda? Teraz z kolei od AW, chyba z powrotem, informacja. Mam nadzieję, że nie zapomniałeś o bursztynie. Bez tego dane są bezwartościowe. To było słabe, jeżeli twoje miejsce by się zmarnowało. Nie wracaj w takim razie z pustymi rękoma. Mam nadzieję, że cały czas pamiętasz hasło, czyż nie? Teraz z kolei Louis pisze. Uspokój się, nie zapomniałem. I nie przejmuj się na temat bursztynu. Coś wymyślę. Myślisz, że uda ci się zorganizować jakąś paczkę papierosów? W zasadzie każda firma jest okej. Dobra, całkiem dużo ciekawych informacji się jednak dowiadujemy. Z obecnego pomieszczenia też tak to zazwyczaj wygląda na zakończenie rozgrywki, fabuły, że dostajemy wytłumaczenie dosłownie wszystkiego. No najciekawsza informacja z całego pokoju jest taka, że jeszcze jest jakaś chyba inna osoba, która może kontrolować mutanty. Więc może to będzie jakimkolwiek rozwiązaniem. Więc co, chyba wszystko zostało sprawdzone, a więc ruszamy dalej. Co tym razem nas czeka? Możemy się wdrapać niby wyżej. Tak, z pewnością, ale chciałbym od razu zobaczyć wszystkie tereny. Czy coś mnie przypadkiem nie ominęło? I chyba rzeczywiście. Pytanie jeszcze jak. O. Dodatkowe sekrety. Ale jednak są na górze, więc musimy się wdrapać, dobra? Sorry. Like I said, we're a team. You're getting good at that. Right? I'm
you sure you're okay? Never been better. Good. Możesz jakąś broń powinniśmy dać bohaterce. Może by się przydała. Nie wiem. Jakiś trening powinna otrzymać. Dobra, całkiem dużo materiałów. Zobaczmy, co by jeszcze teraz wybrać. Kraftowanie jakieś nie da rady chyba. Nie ma opcji, nie widzę. Dobra, wszystko przeładowane. Jeszcze do broni. Karabinku. Dobra, możemy ruszać. Czuję, że niedługo będzie walka z final bossem. That woman who helped us. You think she's all right? Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. Sounds like you know her well. Niby już się znamy od kilku lat, powiedzmy. Chyba od 3 lat od wydarzeń z 2 oraz... Nie, z 3 nie. Tylko z 2 w zasadzie. 3 to była inna bohaterka, ale te same lokacje. O! Jeszcze mało przyjemny mutant, zaraz. Trzeba bardziej uważać, na każdym kroku się okazuje. Wszędzie mogą być potwory. Tak, czyli niby się dobrze znamy z Adą, ale tak naprawdę dalej nie wiemy, o co jej naprawdę chodzi. Więc to jest ciekawa sprawa. Może się jeszcze coś wytłumaczy. No ja akurat nie grałem na przykład w 5 oraz 6. To są jedyne odsłony i jeszcze w 1 do końca. Więc pod tym względem nie znam akurat całej fabuły. Może w jakichś kolejnych odsłonach jest wszystko wytłumaczone. Ej, co jest? Ashley! Gdzie ten muton był? Chyba na suficie. Ale dziwna sprawa. To nie wygląda najlepiej. Może to bym wykorzystał? Niech będzie. Trochę więcej zdrowia. Już praktycznie maksymalna ilość. No, przy okazji mamy save'a, okej. Dobra. Wydaje mi się, że to ostatni możliwy save przed zakończeniem. A, tu muszę wejść do środka, tak? Zaraz, jeszcze jakieś materiały do zabrania. A, ten, okej, nie zauważyłem. Kurde, akurat nie mam jakichś materiałów do wsadzenia super przydatnych, tylko jeden kryształ pasuje i w sumie tyle. No trudno. Take a look. Something's bound to catch your eye. Dobra, z tego co wiem, to jest chyba ostatni safe room w całej grze. Jeszcze final boss nas czeka i w sumie tyle. Zobaczymy. Dobra, pora się w takim razie posprzedawać za wszystkiego, dosłownie. 20 tysięcy. To ja sprzedaję wszystko. I w zasadzie chyba tyle. Dobra. Myślę, że leczenie może się w sumie przydać. Amunicję i tak będziemy mieli. Chyba bez sensu. Broń też raczej nie. Kurde, ulepszenia. Molding a weapon to suit your specific needs. See how that feels, mate. Fellow like yourself should notice the difference right away.
Brat, co by jeszcze wykorzystać? Hmme. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you run. We're starting to get an idea of your tastes, friend. A, zawaliłem. Trzeba było body armor naprawić, kurde. A nie, przepraszam, do obrady jeszcze, Safir. O, teraz... Wilden, might want to take care of any leftover errands before going this way. Be ashamed to live the rest of your life wondering, what if, am I right? No właśnie, to jest ostrzeżenie od strony handlarza, że to już ostatni safe room. Z tego co widziałem, jesteśmy bardzo blisko zakończenia. And co ja zrobię, to zrobię storage. Chyba już więcej nie będę wymieniał. Całkiem sporo mamy leczeń, aż 4 w sumie, i to 2 super mocne na maksa. Więc to jest w sumie fajna sprawa. Zobaczmy jeszcze możliwość craftowania. Co by wykorzystać? Craftowanie do shotguna może się przyda. Trzeba mieć broń dosłownie każdego rodzaju. I jeszcze do submachine gun, niech będzie. Dobra, full auto będę sprzedawał, straszliwe. I w sumie tyle. Dobra, jakoś jestem ustawiony. Dobra, więc w tym miejscu będę się jednak save'ował i spodziewajcie się, że kolejny odcinek będzie odcinkiem ostatnim. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejny codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.